Ja nie lubię ludzi, którzy są we wszystkim bardzo mili. Drażnią mnie strasznie, powiedziała Basia na kuchni. A tu Bacowski i z lampką czerwonego wina. No prawie, bo to niestety nie winko, ale sok ze 100% aronii i to pozyskiwane z polskiego gospodarstwa rolnego, czyli biosoczek 100%. No, trzeba się napić. Takie delikatnie kwaśne i słodkie. Ale jakieś witaminy trzeba, skoro mi mięsa nie wolno. Na zdrowie. Ale skwircy. No nic, no być na diecie w takim miejscu, w jakim się znajduje. Sama przyjemność. Żeberka się glinują. Koloneczko ładnie już się przeparzyło. Tak jest. Widzę tutaj nawet szele i cebulka. Nie, wcale nie pachnie. Nie rusza żołądkiem ani zapachem, jeżeli jest się na diecie. Absolutnie nie. Hapsasa. Żeberka. Człowiek jak się nachyli i powącha, to czuje taką miodzik, bym powiedział, ale z takim pieprzem kajen. No, nie będę mówić, co za marynatę przygotowujemy do żeberek, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że kubeczki smakowe dają radę. Hopsa, ale szarpał jak reksio boczek. Dziś skoczyło 100 gram filetu z kurczaka i 200 gram filetu z kurczaka, co daje 300 gram, dlatego pozwoliłem sobie na jeden kawałeczek. No, a tutaj mamy czosnek zakrojony, natkę pietruszki zakrojoną, cebulkę zakrojoną, pomidorka, pieprz kolorowy, tymianek, jest i papryka słodka, jest i kurkuma, jest i zioła prowansalskie, pieprz ziołowy, jest i lubczyk, bo wiadomo, że po nim fajnie stoi. A do tego są topki, tak to można nazwać, czyli konopie. Konopie, ale konopie siewne z polskich upraw, od polskich rolników i to wszystko dodajemy do naszego kurczaka, bez dodatku oliwy. Zabieramy się za pomidorkę, układamy sobie pomidorka na papierze, jeden i drugi. Bierzemy nasz filecik z kurczaka, pamiętajcie, żeby go dobrze wyczyść, żeby nie był mokry, tylko suchutki. No, aha, te topki to odłożymy na bok, to fajna sprawa. Pomidorki na bok. No i bierzemy naszego kurczaka i wcieramy w niego cały zestaw przypraw, który tutaj mamy. O, właśnie, w ten sposób sól i troszeczkę też się nam przyda. Tak jest, pieprz kolorowy rzucimy sobie tutaj do środka. Bardzo lubię pieprz. I teraz tego naszego filecika dajemy tutaj. Na to układamy sobie nasze konopie. Konopie, ładne konopie, ale siewne konopie. Przekładamy to syczko naszym czosnkiem. Tak jest. Zakrywamy to natką pietruszki. Układamy sobie cebulkę. Na to dajemy pomidorka. Tak jest. Resztę rzucamy gdzieś dookoła, bo to gdzieś musi być położone. Zabieramy nasz zestaw przypraw i zasypujemy to syczko jeszcze przyprawami w ten sposób. Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni. Naszego kurczaka teraz zawijamy sobie w taki papier do pieczenia. W ten sposób zamykamy i wkładamy do pieca. Ja tu gadu, bleble, a tu zobaczcie, jakie zapaski za mną się niosą. Hapsasa! Co to tu pływa w piwie? Goloneczka, ale patrzcie, w kąpieli piwnej, wcześniej przeciągnięte na grillu, co by pozamykać cały smak we środku. No i widzicie, cebulka w łupinkach, jak to nasze babuszki gotowały. Stare przepisy, to sprawdzone przepisy. Ale bądź tu na diecie przy tych zapachach, no i weź tu nie zmarnuj, no. Pamiętaj o jednej podstawowej rzeczy, żeby wytrwać w diecie i żeby ona była skuteczna, broń Cię, Panie Boże, żebyś podjadał, bo jeżeli będziesz podjadał, to nie będziesz oszukiwał ludzi dookoła, tylko samego siebie, a waga jakoby będzie stała w miejscu, a nie będzie spadać w dół. Dać Ci takiego fajnego kopniaka do tego, żebyś zdecydował się na zbicie kilogramów, jeżeli jesteś mężczyzną? To posłuchaj teraz uważnie. To, że straciłem na wadze i to, że straciłem brzuch, nie tylko przyczyniło się do tego, że w końcu go widzę, co cieszy,
bo długo go nie widziałem, jednie musiał się odbijać od lustra. Ale najważniejsze w tym syczkim jest to, że on się przez kurczę syn dosłownie lekko wydłużył. Do roboty, a kobita nie będzie narzekać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o jedzenie mięsa, bo dzisiaj Wielki Piątek, więc mięsa nie jemy, zabieramy się za Pstrąga, a filmik się pojawi w sieci. Natomiast moja waga wyrosła 128 kg, w tej chwili wynosi 118. Cześć!